Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na sport. W Głogowie w Fortuna pierwszej lidze zespoły podzieliły się punktami. Chrobry Głogów zremisował na własnym obiekcie z Odrą Opole 2-2. Coś nie idzie wygrywać w Głogowie, ale na pewno mogę powiedzieć i bardzo pochwalić zawodników za mecz, szczególnie za drugą połowę. Graliśmy chyba jedną z najlepszych połów za mojej kadencji tu w Głogowie. Nawet uważam, że lepiej graliśmy niż w Gdyni, tylko mniej skuteczniej po prostu. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji, oczywiście nadziewaliśmy się na kontrę, ale tak jak kiedyś już powiedziałem, że wolę taki mecz, gdzie coś się dzieje i kibice na pewno są zadowoleni, a niż taki, gdzie tam się murujesz i czekasz na błąd. Tyle o meczu. Myślę, że siódmy mecz bez porażki. Niedosyt jest pewnie, bo wolelibyśmy mieć 3 punkty, ale trzeba szanować każdy punkt w tej lidze, bo to jest naprawdę w tym roku wyrównana, trudna liga. Szczypiorniści Zagłębia Lubin nie będą dobrze wspominali spotkania z kandydatami do medalu Azotami Puławy. Miedziowi byli bez szans i ulegli na wyjeździe swojemu rywalowi 39-27. Dzisiejszy mecz skończył się bardzo niekorzystnym dla nas wynikiem, bardzo wysokim. Nie pamiętam, żebyśmy tyle przegrali z Puławami. Raczej trzymaliśmy się w ostatnich sezonach blisko. Jak nie wygraliśmy, to ta przegrana była nie tak stosunkowo duża jak dzisiaj. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. No, u nas naszej drużynie zabrakło trochę determinacji, woli walki, ale to wszystko wzięło się stąd, że pierwszych 5-6 piłek nie rzuciliśmy. Tak? Nie rzuciliśmy tych kilku piłek pierwszych 100% akcji i też wynik zrobił się bardzo niekorzystny, chyba 6-1 czy tam 6-0. No i gdzieś to podcięło skrzydła zawodnikom, coś się takim powinno być, bo tu głowa rządzi, no ale tak się wydarzyło. I potem mecz już był w pewnym momencie do jednej bramki. W drugiej połowie próbowaliśmy różnych zmian obrony, kombinacji w ataku. Przyniosło taki rezultat, że troszeczkę zamazaliśmy wynik, że troszeczkę był korzystniejszy dla nas, no ale mecz jest przegrany, punktów nie ma w dalszym ciągu. Tyle, jeżeli chodzi o mecz. Przed nami następne spotkanie w środę już u siebie. W pierwszych 30 minutach zdecydowanie im nie szło, ale w drugiej połowie wrócili na właściwe tory. Piłkarze ręczni Chrobrego Głogu w meczu PGNiG Superligi do przerwy przegrywali u siebie z MTS-em Kwidzyn 10-12. Jednak w drugiej odsłonie już dominowali i zasłużenie zwyciężyli 29-24. Najważniejsze oczywiście 3 punkty zostali w domu. Wygraliśmy, ale to nie był taki łatwy mecz, bo ciężko weszliśmy w ten mecz i pierwsza połowa szła jak po grundzie i nie wiem, albo zbyt chłopacy chcieli, albo jakoś tak zbyt nerwowo było to wszystko. Porozmawialiśmy w szatni, wszystko wyjaśniliśmy, no i druga połowa już wyglądała tak, jak musi wyglądać cały mecz. Ale najważniejsze, jeszcze raz powtarzam, że zdobyliśmy te 3 punkty, bo naprawdę ciężki mecz, mocny przeciwnik i chłopacy pokazali jeszcze raz, że oni potrafią grać. Także wszystkim kibicom naszym dziękuję za to, że przychodzą nas wspierają. To naprawdę nasz 8 zawodnik, który ciągnie nas do przodu i dzisiaj to jeszcze raz udowodni. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.